Mysłakowice, wieś położona w województwie dolnośląskim w Kotlinie Jeleniogórskiej, u podnóża Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich. Pierwotna nazwa to Zillertal, później zmieniona na Erdmannsdorf. Niemiecką nazwę Zillertal miejscowość zawdzięcza tyrolskim osadnikom pochodzącym z okolic Doliny Zillertal, którzy osiedlili się tutaj z inicjatywy hrabiny von Reden. Domy te wybudowali Tyrolczycy, którzy żyli w Austrii w Tyrolu nad rzeką Ziller. Cesarz austriacki był bardzo niechętny dla inowierców, dlatego wydał zarządzenie, zgodnie z którym ewangelicy mieli zdecydować, czy wracają do katolicyzmu, czy zostają przy swojej wierze i opuszczają Austrię. W maju John Fliedl po podróży do Prus otrzymał od króla Wilhelma III list zezwalający na osiedlenie się na Śląsku. Rozpoczęto przygotowanie do wyjazdu, sprzedając dom, dobytek i grunty. Łącznie wyjechało 440 osób. W ciągu 21 dni we wrześniu 1837 roku przebyli 700 km. Dzięki pomocy hrabiny von Reden z Bukowca zimę przetrwali w Kowarach. Wiosną 1838 roku przystąpiono do kupna ziemi i budowy nowych domów dla 49 rodzin w Mysłakowicach. Aby wyrazić wdzięczność królowi, na oszalowaniu jednego z domów umieszczono napis: Boże, chroń króla Fryderyka Wilhelma III. Osadę składającą się z 65 domów Tyrolczycy nazwali Zillertal. Dom składa się z dwóch połączonych części: mieszkalnej drewnianej i kamiennej lub ceglanej gospodarczej. Obie części mieszkania, czyli mieszkalna i gospodarcza, są pokryte wspólnym dwuspadowym dachem z silnie wysuniętym okapem. Dachy były pokryte gontem, dachówką raczej rzadziej. Najbardziej charakterystyczne dla budowli tyrolskich są drewniane balkony, sparte na bogato profilowanych wspornikach. Obiegają wszystkie elewacje mieszkalne na wysokości pierwszego piętra. Najczęściej w dekoracjach balkonowych występują stylizowane motywy roślinne w kształcie nawiniętego, rozwiniętego kielicha tulipana lub lilii. Każdy dom ma swoje wzory i po tym go można rozpoznać. Inny dom nie może powtórzyć tego samego motywu. John Flade był jednym z przywódców ruchu protestanckiego w latach 30. XIX wieku na terenie Tyrolu austriackiego. To jego wybrali mieszkańcy na swojego opiekuna i reprezentanta wszystkich interesów oraz przewodnika do nowej ojczyzny. Dzięki jego zdolnościom dyplomatycznym król pruski Fryderyk Wilhelm III wyraził zgodę na osiedlenie się wygnańców na Śląsku. Flade też jako pierwszy zawarł ewangelicki ślub w Kowarach z Sarą Pagy. Dnia 15 maja 1880 roku miało miejsce wydarzenie w dziejach Kowar. Tego dnia na dworzec kowarski wjechał pierwszy planowy pociąg pasażerski, otwierając tym samym nowo wybudowaną linię kolejową Jelenia Góra – Mysłakowice – Kowary. Odcinek ten był pierwszym na Śląsku lokalnym połączeniem kolejowym wybudowanym na koszt państwa. Stanowił on jedno z odgałęzień tzw. Śląskiej Kolei Górskiej.
W roku 1895 linia ta, Jelenia Góra - Mysłakowice - Kowary, uzyskała połączenie z Karpaczem. W dniu 6 czerwca ogólnoniemiecka spółka kolei lokalnych oddała do użytku odcinek Mysłakowice - Miłków, przedłużony 1 lipca do Karpacza. Całkowita długość tej prywatnej linii, zwaną kolejką karkonoską, osiągnęła 6,9 km. Uruchomienie kolejki karkonoskiej wpłynęło na popularyzację Karpacza i okolic. Jej też miasto zawdzięcza wzmożony rozwój na przełomie XIX i XX wieku. W 1934 roku po uzgodnieniu z kolejami Rzeszy przystąpiono do elektryfikacji linii. Ruch pociągów elektrycznych zainaugurowano 29 czerwca 1934 roku. 8 lipca 1945 roku w porozumieniu z rządem polskim całą trakcję Magitabor wywieziono do ZSSR w ramach zdobyczy wojennych. Ostatni pociąg rozkładowy do Karpacza prowadziła 2 kwietnia 2000 roku SP42001. Po tym czasie ruch osobowy, jak i towarowy, zarządzeniem z dnia 23 lipca 2000 roku na linii Mysłakowice-Karpacz całkowicie zawieszono. O tym, że kiedyś tutaj mieszkali Prusacy, świadczą stare pomniki i grobowce, które znajdują się na cmentarzu. Pierwszą budowlą, jaką zlecił Fryderyk Wilhelm III, był kościół. Projekt opracował architekt Schinkel, a pracę nadzorował minister von Rother. Kamień węgielny położono 12 września 1836 roku w obecności brata królewskiego Wilhelma Skarbnik. Prace postępowały bardzo szybko. Aż 8 czerwca 1838 roku nastąpiła katastrofa budowlana. Zawaliła się wieża kościelna. Pod gruzami zginęło 10 robotników. Król nakazał zbudować kościół od nowa, tym razem większy. 8 grudnia 1840 roku w obecności ministra Rothera kościół został poświęcony. Kościół posiada niezwykle wysmakowaną formę architektoniczną, utrzymaną w konwencji włoskich kościołów romańskich. Wnętrze swoją dyspozycją i surowością przypomina bazyliki starochrześcijańskie. Obecny barokowy wystrój przeniesiono z opuszczonego kościoła ewangelickiego w Miszkowicach, koło Kamiennej Góry. Jest to salowe założenie z wydzielonym prezbiterium zakończonym półkolistą apsydą. Nawę przykrywa drewniany dach z widoczną więźbą. Wzdłuż ścian obiega drewniana empora sparta na słupach posiadających proste kapitele. Na osi wznosi się smukła wieża ostrosłupowym hełmem. Przed wejściem istnieje parterowy portyk
otwarty arkadami podpartymi wspomnianymi kolumienkami. Najcenniejszym fragmentem kościoła są dwie kolumny marmurowe, które przywieziono z Italii z miasta Pompeja. Miasto to zostało zalane przez wulkan. Kolumny te podtrzymują przedsionek wejścia do kościoła. Ofiarował je królowi polskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III, król Neapolu. Tuż obok kościoła znajduje się piękny park, przez który prowadziła droga do Pałacu Królewskiego. Kiedyś w tym pięknym parku znajdowało się wiele romantycznych budowli. Nad północnym brzegiem dużego stawu stała 6-metrowej wysokości brama ze szczęk wieloryba. Zakupił je król Fryderyk Wilhelm IV za 45 talarów od pani Herman z Wrocławia. Na środku stawu znajdowała się piękna wyspa. Zezwolenie na założenie parku wydał król 20 lipca 1833 roku. Plany tego przedsięwzięcia powierzono ogrodnikowi Gerhardowi Koeberowi, który był nadzorowany przez Józefa Piotra Lennego i Schinkla. Szeroko zakrojone prace datuje się na lata 1835-1838. Pod kierownictwem Koebera pracę wykonywał nadworny ogrodnik Teichler i on był za nie odpowiedzialny. Krajobrazowy Park Angielski założony przy pałacu wykorzystywał naturalne walory okolicy, z którego organicznie był związany. Najcenniejszym zabytkiem w Mysłokowicach jest pałac, usytuowany w centrum rozległego parku nad rzeką Łomnicą. Pierwszy pałac w miejscu dzisiejszej budowli wzniósł ród Kalkretchów pod koniec XVIII wieku. Budowla ta to skromny budynek barokowy wzniesiony na rzucie podkowy otwartej ku południowej. W 1818 roku posiadłość zakupił marszałek pruski August Gneisenau i zlecił przebudowę pałacu. Gruntownej przeróbki dokonano według planu malarza i architekta Józefa Rabe. Zachowując plan podkowy, dobudowano werandę o 5 drzwiach i podwyższono mury o pół piętra, uzyskując w ten sposób drugą kondygnację. Łamany dach wsparto na wewnętrznych ścianach działowych. W tej postaci pałac przetrwał ponad 20 lat. Od południa utworzono paradny pawilon z wejściem i tarasę. Neogotycki charakter budowli zaakcentowały wieżyczki w narożach, krenelarze i łuki Tudorów w obramiennych oknach. Wielki króla Fryderyka Wilhelma III pałac przeszedł na własność jego żony. Jego syn Fryderyk Wilhelm IV odkupił dawną własność ojca, a dla macochy zlecił wybudować znacznie mniejszą rezydencję w stylu tyrolskim. Willa księżna Legnicka, Willa Legnic, powstała w parku obok dawnego pałacu.
a wzniesiono ją wtedy, gdy przebudowano Pałac Królewski. Pałac był rezydencją dwóch królów i dwóch cesarzy niemieckich. Po I wojnie światowej cesarz Wilhelm II abdykował i sprzedał pałac. Po II wojnie pałac uległ wielkiej dewastacji. Dopiero w 1950 roku rozpoczęto przebudowę pałacu na potrzeby szkoły dla dzieci i młodzieży, która uczy się do dnia dzisiejszego. Dom, w którym mieszkał i urzędował wójt wioski. Pejzaż dolnośląski należy do dziedzictwa wspólnego, a naszym obowiązkiem jest dbać, aby dziedzictwo to raczej pomnażać, niż pozwalać mu niszczyć. Jest wiele takich miejsc, o których warto pamiętać i które warto zwiedzić.